Jak bardzo jesteś szczęśliwy, że stworzyłeś historię 6-6 kg, czyli pierwszy pas? Bardzo jestem szczęśliwy. Wszystko poszło po naszej myśli, myśli mojego całego sztabu szkoleniowego. No może nie wszystko, bo czasami się, przyznam, dałem podpuszczać i wchodziłem niepotrzebnie w ten parter, gdzie wiedziałem, że kojka no jest najbardziej niebezpieczny i to była moja wina, aczkolwiek nie skończyło się to dla mnie źle, więc wszystko jest okej. Okulary to kontynuacja twojego designu, czy coś się za nimi kryje? Chyba nie. Kurczę, sami ocencie, nie wiem, jestem gdzieś pobijany, chyba nie. Ja mam tak, że walk nie pamiętam za bardzo, a więc... To zapamiętałem z tego wszystkiego. Nie pamiętam, czy tam dostawałem po twarzy, z tych moich urywków w pamięci, to wiem, że tam nawet jeżeli dostawałem, to niedużo. No a więc to raczej imidż, a nie chowanie siniaków. Nowy imidż kornika, ale no, oprócz tego jeszcze no, fenomenalna dyspozycja. Czy to jest dyspozycja i walka życia? Nie, walka życia będzie przede mną dopiero. To lepszy, nowszy kornik. Z każdą walką będzie jeszcze lepszy. Będzie. Oglądajcie. Jak się udało wyciągnąć, uniknąć balachy na łokieć? Bo to mnie interesuje. To znaczy, wiesz co, dzięki publiczności. Naprawdę chciałem podziękować wszystkim, którzy byli dzisiaj na hali i wspierali mnie. Przyznam, że były dwie te takie sytuacje zagrożenia i to, co publika jak reagowała na te sytuacje zagrożenia, to dawało mi takiego kopa pozytywnej energii, że no, mistrzostwo świata. Gdyby nie ci ludzie, no prawdopodobnie przegrałbym tę walkę. Nie odnosiłeś takiego wrażenia, że Kleber Kojkę trochę po oktagonie tak jakby, nie wiem, jeździł na łyżwach, ślizgał się? Nie, on tak wciąga w grę, wiesz, on w pewnych momentach nawet wiedziałem, że nie dostawał aż tak mocno, jak chciał pokazać, że dostał, tylko po to, żebym właśnie dał się podpuścić, poszedł za nim do tego parteru, no kilka razy niepotrzebnie to robiłem, zamiast trzymać się swojego planu, tego co mówił narożnik, no to kilka razy dałem się podpuścić, bo już mówię, a w parterze też ci pokażę, że możesz dostać. No i pokazałeś w parterze, ostatnie pytanie, widzieliśmy, pokazywałeś gesty, jest ok, peace, czy częściej będziemy widzieć taką postawę i takiego kornika? Myślę, że coraz częściej. Bo Maciej Kawulski stwierdził tutaj, że oczywiście poza tym doskonałym przygotowaniem takim sportowym do tego boju, wyglądaliśmy doskonale psychicznie przygotowanego do tego swojego występu kornika Sowińskiego. To też był jakiś inny sposób przygotowań pod tym względem do tego pojedynku? To była walka mistrzowska, a więc przygotowania naprawdę były na mistrzowskim poziomie. Okres przygotowawczy, sztab ludzi, który mi pomagał, całe przygotowania były mistrzowskie. Mistrzowsko poszła moja waga, bo no, tak jak już wspomniałem nieco wcześniej, zrobiliśmy nowy rekord, jeżeli chodzi o moją wagę, tam 8 kg w 20 godzin. Oczywiście no, teraz to już wszystko jest odbudowane i to z bardzo ładną nawiązką. Wszystko było mistrzowsko, głowa też pracowała no, tak jak powinna pracować u mistrza, dlatego pas jest tutaj. Ciężki bardzo ten pas? A ci powiem, że jest ciężki. Nie no, widać, że KSW... Machajs. Jeszcze nie wyceniałem go, ale trochę waży. No. Artur, wygrałeś ty, wygrał Anzor. Czy myślisz, że to czas, aby zamknąć trylogię? Oj, wiecie co, kurczę, na spokojnie. Ja jedyne co teraz myślę, że trzeba wparzyć w jedzenie i odrobić jeszcze więcej kilogramów, które zrzucałem. Od 3 miesięcy chyba nie jadłem nic słodkiego. No teraz już po walce już tam kilka batoników wsunąłem, ale od 3 miesięcy mniej więcej nie jadłem naprawdę żadnych batoników. Chciałbym to nadrobić, pizzę i na spokojnie. No Anzor teraz wygrał pierwszą walkę po swojej porażce z Kojka, więc tak na spokojnie, no to tam jest czas też. Pewnie KSW też jeszcze uzupełni o nowych przeciwników w 6-6, bo jest nas tam dość mało. No co jestem ja, Anzor, Waso, który jest bez zwycięstwa, no a więc no, na spokojnie. To już tam Martin wymyśli i będą oni się będą wypowiadać, ja będę walczył z tym, kogo mi dadzą. W takim razie, czy może czas na zmianę ksywy z kornik na rybak, bo dzisiaj świetnie wędkowałeś?
A fajnie wyszło, nie? Z wędką. Takie, kurczę, spontaniczne, ale fajnie publika podłapała, no i potem w ogóle, bo bardzo fajnie publika reagowała dzisiaj. Była taka interakcja między nami, bardzo mi się to podobało, do tego myślę, że... Tak, jeszcze brodę ma to. Myślę, no, taki prawie drwal. No, przy brodzie to trzeba amortyzować ciosy. A wiesz co, nie pamiętam, czy tych ciosów było dużo, czy miała co amortyzować, ale... Nie odczułem, a więc jeżeli były jakieś ciosy, no to rzeczywiście broda amortyzuje. Dobry sposób dla zawodników. Czy z biegiem czasu czułeś, że Kleber jest zmęczony i te poddania nie stanowią żadnego zagrożenia? Znaczy od samego początku czułem, że jestem silniejszy fizycznie. No, bądźmy szczerzy, no, to co ja zrzucam, to nie ma takiego drugiego zawodnika w KSW, który zrzuca tyle kilogramów, dlatego... Kiedy ja może na wadze wyglądam słabo, bo rzeczywiście no, wyglądam słabo, ale na drugi dzień uwierzcie mi, że ja mam tyle w sobie siły, że w 6-6 ciężko znaleźć drugą osobę, która będzie tak silna jak ja. Więc wiedziałem, że będzie słabszy fizycznie, no i myślę, że też parter jego nie mógł być na tyle skuteczny dzięki właśnie tej mojej przewadze siły. W takim razie, kiedy obrona pasa? Oj, to już nie zależy ode mnie. No tak, tak jak mówiłem, ja bym teraz naprawdę skupił się na pizzy, na słodkościach, na troszkę, żeby ta waga wróciła do swojej takiej naturalnej wagi. No i potem oczywiście no, na pewno jak będą jakieś propozycje od strony KSW, będziemy je brać i walczymy dalej. No, bardzo się cieszę, że mam pas. Kurczę, wiecie co, no, bardzo się cieszę, że pas zostaje w Polsce, zostaje na Śląsku, jedzie do Radziąkowa. Ze mnie jest naprawdę miły facet i nikomu krzywdy nie robię, ale jak ktoś będzie chciał mi wziąć ten pas, to będę obdzierał go ze skóry. Ten pas zostaje tutaj w Polsce i nie ma szans, żeby ktokolwiek inny go miał poza mną. W takim razie tytułem końca niedługo starcie w twojej kategorii wagowej, tylko w troszeczkę innej federacji. Kto twoim zdaniem wygra, Aldo czy McGregor? McGregor. Nie, myślę, że McGregor, może to taka, nie wiem, ukryta sympatia ze względu na to, że kiedyś tam mieliśmy razem walkę, ale wydaje mi się, że McGregor ze względu na, może nie na umiejętności, ale na przewagę psychiczną. Po prostu wydaje mi się, że Aldo nie zniesie tego psychicznie. Ale... Dziękuję bardzo. A jeszcze sobie, może na koniec tylko zapytamy cię, bo oczywiście tutaj spieszysz się już zajadać tą pizzę i słodycze, ale to wydarzenie dzisiejszego wieczoru, ta walka Mamada Khalidova z Michałem Materą, czy dla ciebie tempo jej rozstrzygnięcia i to jak się to potoczyło, było zaskoczeniem? Znaczy wiesz co, było zaskoczeniem, ponieważ szedłem się kąpać, brałem ręcznik, słyszałem piosenkę od Mameda, mówię, dobra, zdążę się przekąpać. Potem mówię, kurde, nie będę ryzykował i zacząłem się ubierać, mimo że już byłem w łazience. Zanim się ubrałem, wyszedłem i ludzie tak wychodzą i mówią coś tam, że 15 sekund, koniec walki. Mówię, no jak, wychodzę, patrzę, no rzeczywiście koniec walki. No nie widziałem walki na żywo, no ale przecież nic. W Teleekspresie zobaczysz. No, ale przecież nic wziąłem, żeby nie było. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki i gratulacje.